Okej, okay. Zagramy sobie taką gierkę, która się nazywa Hills of Steel. Przez przypadek zupełnie trafiłem na nią. Nawet nie wiem, czy ktoś ją polecał, chyba nie. Po prostu na nią trafiłem. Classic Challenge 2x2. Tak, czy to jest... Dobra. To spróbujemy zrobić w takim razie. Raz już mi się udało zagrać i wiem, o co chodzi w tej gierce. Czy nie jest najłatwiejsza, to nie jest też jakoś super wymagająca. Ciekaw, jak się walczy z prawdziwymi wrogami, ale zanim to zrobię, muszę się nauczyć tym sterować. Generalnie ciekawy pomysł. Dużo byłem dużo młodszy. Kolega mnie wkręcił w taką grę, która się nazywała Gunbound. I to mi tamta gra przypominała Wordsy, a to przypomina tamtą grę trochę. Dobra, zdążył obec strzału. I tak to wygląda. Jeden udało mi się ogarnąć. Tu można jeszcze odblokować coś za hajsy. Ale tych hajsów trzeba mieć od groma. Tu można zmienić barwę czołgu. Gram czołgiem, który się nazywa Cobra. No spoko. Dajemy dalej. Może będzie tak samo fajnie. Sterowność tego pozostawia wiele do życzenia, ale nie o sterowność chodzi. Wow. Granatnikami mnie próbuje rozwalić. I dobra. Udało mi się go sposobem ogarnąć. Szalony. Sam się rozwalił chyba. No i pewnie jeszcze jeden max przeciwnik. Będzie pozamiatane. Żebym się nie przewrócił na plery, bo to oznacza deada. Weszło jak masło przeciwnika werbo. Ja muszę go staramować. Znowu ten czarny. Dawaj, jeździ się to. No i dziś padł dziś. Commercial break, dobre. Pedigree.
okej. O, zaprocentowało. Choć nadal mam tam stage 1. Dostałem 3 z boksa. Level 3. Cobra Mines. Cobra Repair. 71 końców. Nagrywam, dlatego nie zrobię podwójną. Choć pewnie bym to zrobił. A tutaj step 1, fałek 1, to nie mam na razie szans. Co, dopiero teraz się połączył z Google Playem? No dobra. Oczywiście, oczywiście, tak, bla, bla, bla. Dobra, spróbujemy tego klasika zagrać. O, tu grałem raz. Dobra, spróbujmy. Zlevelapujemy sobie. Booster. Poszli i za 10. Tu możemy sobie zlevelapować. Poprawić. Okej. Fajne te inne czołgi. Masakra. Ciekawe, jakiej firmy to jest, bo znowu standardowo nie sprawdziłem. A bardzo możliwe, że to jest jakiejś znanej firmy. Giereczka. Dobra, jeszcze jedną rundkę. Hills of Steel. Jeden poszedł. Sergeant. Drugi poszedł. Trzeci poszedł. Żeby na wojnie było tak łatwo, to będę niezły. Czwarty poszedł, piąty prawie poszedł. Poszedł. O, ten w ogóle sam się rozwalił i szalon szaleniec tam jest. Dobra, następny poszedł. Chodź, dojdź. No i pewnie ostatni i boss. Dobra. Armordillo. Dawaj, Armordillo. Clear. No i spoko. Armordillo poszedł. Tutaj jeszcze parę dolaresków zbierzemy. A to tutaj się od razu atakuje. Wow. Sporo mi się udało przejść, tam chyba było napisane też to 27. Może to jest ilość zabitych, a raczej na 100% to jest ilość zabitych. Miałem 21, to... Thank you.
Tak, ale taki. Nie, to jest zupełnie inny filmik, a gra się nazywa Hills of Steel. Ale skończę to dopiero, dobra? Ok. Czyż jest lekko zakręcony do mnie. Dobra, 27, czyli wyrównałem rekord. To fakt, mam ostatnio ochotę na gierki z czołgami. Ale to nie jest to jest inna gra zupełnie. To jest chyba twórców Hills, Climb Hill Race, coś tam. Nie pamiętam, jak się dokładnie to chciałbym. O kurde, padłem, ale chyba pobiłem swój rekord, także i tak nie jest źle. No i co, no gierka, pewnie w nią zagram jeszcze pewnie nagram jakiś filmik, także na pewno jeszcze zobaczycie tę gierę. Jest fajna, sprytna, ciekawa, myślę, że jest tam parę opcji, które muszę po prostu jeszcze nagrać, czyli PvP. Tyle. Sergeant. Dostałem Sergeant. Commercial break. To jest dobre. Dawaj, wyłączaj to. Ziom. Także dzięki za oglądanie. Do następnego. Nara.